Chytry plan Macrona, szokująca wizja przepowiednia Snowidza Jackowskiego dotycząca Francji. Rewolucja, zmiana władzy, zmiana partii rządzącej eee, to też wszystko w kwestii tutaj, tak, konfliktu międzynarodowego wojna Rosja kontra NATO zaangażowanie Francji no właśnie, czy zaangażowanie, czy wycofanie Cię przedstawiam szokującą wizję przepowiedni jasnowidza jackowskiego dotyczącą Macrona, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij grze w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalejkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat wizji przepowiedni jasnowidza jackowskiego dotyczącej Macrona Czyli co tak naprawdę zobaczył Jasnowic Jackowski, czy też wyczytał telepatycznie z umysłu tutaj Macrona, czego Macron głośno i publicznie nie powie. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że to co właśnie widział w tej wizji przepowiedni Jasnowic Jackowski, można takie wyciągnąć wnioski po tym, co praktycznie robi tutaj Macron. Natomiast powiem w ten sposób: tak, tutaj Jasnowic Jackowski powiedział w ten sposób, że. Macron, tutaj ta, ta decyzja, tak, że po prostu będą rozpisane wybory, wiadomo, że teraz Marie Lampé, czy też jej partia zdobyła większość, to nie była kwestia przypadkowa, było to celowe działanie ze strony Macrona i że to jest tak naprawdę zabieg taktyczny co do zasady, zabieg, który ma uchronić Francję przed wojną, przynajmniej po prostu przed dużymi stratami, bo ciężko dzisiaj, żeby jakieś państwo całkowicie uchronić przed wojną, ale przed dużymi stratami i jest to tak naprawdę według jasnowidza sprytny ruch. No, może to się wydawać takie szokujące wszystko na pierwszy rzut oka, aczkolwiek ja muszę powiedzieć, że też tak się domyślałem, że to po prostu jest to właśnie celowe działanie ze strony Macrona. Nie ma tutaj kwestii przypadku. Macron, ja uważam, że to jest jeden z najbardziej inteligentnych przywódców politycznych, który rzeczywiście rozumie politykę. Tak, chyba Macron by się nie sprawdził w warunkach Polski, bo w warunkach Polski ta polityka jest taka toporna, tak byle do przodu, byle wygrać najbliższe wybory, tak często ci po prostu politycy o wszystkim kompletnie zapominają tak, Czego, co robią, co dokonują tak. Natomiast Macron rzeczywiście nawet można by powiedzieć w jakiś sposób, czy byłby to przejaw patriotyzmu. No nie wiem, to ciężko powiedzieć, francuskiego? Ciężko powiedzieć. Natomiast tak, tutaj jasne jest mi w ten sposób, że Macron w ten sposób dokonuje wykręcenia Francji z czegoś, tak? Że jest to zostawienie praktycznie starych układów w Europie, że Le Pen jest dla, dla niego pożytecznym złem, w cudzysłowie oczywiście pożytecznym złem. No, bo wszyscy mówią teraz, że Marie Le Pen jest ta zła, niedobra. No, przypomnę te kwestię, tak, że Marie Le Pen jest bliżej praktycznie tutaj do Rosji, do Moskwy niż po prostu do Europy. No, nie wiadomo, jak to będzie teraz wyglądało, tak. No, nie mówię, że od razu po prostu ona się tutaj zbrata z Kremlem. Natomiast ona przecież swego czasu mówiła, że Francja powinna wyjść z NATO i powinna stworzyć sojusz z Rosją. Tak ona mówiła swego czasu. Pewnie teraz tego nie, nie zrobi, tak. Natomiast tutaj. W, w, praktycznie tutaj Macron myśli w ten sposób, że Stany Zjednoczone i Europie się to nie spodoba, tak właśnie to, co zrobi Le Pen, jakie podejmie decyzję, że mm, to będzie zagrywka, i tutaj chodzi o, o, oczywiście o kwestię zaangażowania się w wojnę na Ukrainie, tak, pomijam kwestię, że ona tam ma wrogów po prostu w swoim państwie, i tak dalej, tak, to, to już jest jakby inna sprawa, ale mówimy tu o Macronie, tak, o Lepę w ujęciu praktycznie międzynarodowym. Czyli tak, Macron, który moja interpretacja tej przepowiedni jest taka, że Macron dalej u władzy e, nie mógł podjąć bez decyzji, czy z, e, pewnych decyzji międzynarodowych, tak, bez szwanku, praktycznie na to, jakie wcześniej zapadły ustalenia. Natomiast jak, jak jest le Pen u władzy, to wtedy on może rzucić winę, tak, Lepę, która wyprze się na przykład z pomocy Ukrainie, z wysłania wojsk na Ukrainę, bo powie no tego dokonała tak naprawdę le Pen, tak? Nie miecie do mnie pretensji, bo Marie Le Pen podjęła taką decyzję, a Mar ile na przykład, nie wyjść do wojska francuskiego na teren Ukrainy, tym samym po prostu Francja uniknie pełnooskalowanej wojny, zaangażowania tak, w wojnę, na no, chodzi o Ukrainę, a więc wojny, którą po prostu wytoczyłaby Rosja Francji, czyli sprytny ruch, tak? No ale ktoś powie, no to co, jak na przykład Macron byłby u władzy, no tak, ale Macron spotykał się z przywódcami międzynarodowymi i tak dalej, rozmawiał przy różnych, praktycznie na różnych spotkaniach, musiałby się zaangażować tutaj, tak, w Solidarnię, jeśli chodzi o sojusz NATO, jeśli chodzi o Unię Europejską, jeśli chodzi o pomoc i tak dalej. No, tak to powie, że no, Marie Le Pen się nie zgadza i koniec, kropka. On nie może podjąć inną decyzję, po prostu, bo Marie Le Pen taką podjęła decyzję, tak? No, więc, yy, no wiecie, no to też jest ciekawa sprawa. Nie wiem, czy na przykład, tak to było w kontekście Polski, tylko u nas troszeczkę inaczej wygląda ta forma rządzenia, ale załóżmy, że nie wiem, po prostu byłby rząd, który kompletnie nie chciałby wysłać wojska polskiego na teren Ukrainy, to na przykład nie wiem, czy taki rząd by mógł podjąć taką decyzję, pomimo tego, że na przykład, nie wiem, prezydent by chciał wysłać takie wojsko, wynikałoby to na przykład, nie wiem, z kwestii jakichś tam bezpieczeństwa czy umów międzynarodowych, no bo prezydent u jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, tak nie jak to wygląda, u nas to, to inaczej wygląda trochę niż po prostu ma miejsce we Francji. Czyli tutaj no bo to też nie było przypadkowe po prostu, jak były tylko te wybory, to od razu ten Macron miał przygotowane orędzie, które wystosował 21, że rozpisane są wybory, wybory, które odbyły się 30 czerwca, wybory praktycznie we Francji, tak? I teraz tak, wbrew pozorom jest to ratunek dla marazmu, w którym Europa się znalazła. Tylko ja bym powiedział w ten sposób, tu jasno Jacekowski mówi, że wbrew pozorom jest to ratunek dla marazmu, w którym Europa się znalazła, A ratunek to jest dla samej Francji, tak? Bo jeżeli Francja po prostu poprzez ten Wybór Marii Le Pen praktycznie wypnie się, jeśli chodzi o resztę Europy, to Francja uchroni swój tyłek przed ewentualnymi rakietami rosyjskimi, które mogłyby dosięgnąć cele na terenie Francji. Tak? E, czyli po prostu jest to e, taka zasada, tak, tak, taka sytuacja. I teraz tam, Le Pen, e, e, o, jej z, zadaniem będzie rozbicie absurdów, do których zmuszona jest Unia Europejska, e, czy też sojusze po prostu międzynarodowe. Nie, tak, następnie tak, że tutaj właśnie tak właśnie taka jest po prostu rola tutaj Marie Le Pen, Tak, czyli Marie Le Pen jest dla Macrona pożytecznym złem, tak to nazwał Jasnowic Jackowski oczywiście w swojej wizji, w swojej przepowiedni. Mówimy oczywiście o źle w kontekście po prostu sytuacji politycznej, że ona może robić wbrew temu, co na przykład Macron by chciał, tak? Czyli Macron na przykład może deklarować, wyślemy wojsko francuskie na teren Ukrainy i tak dalej, co będzie tylko po prostu fortelem, to będzie zagrywka tylko po prostu polityczna, a potem powie, no nie, no nie możemy, bo po prostu tutaj rząd mi blokuje, to nie mogę po prostu wysłać, tak? A tak naprawdę to chciał uzyskać od samego początku. Przecież Macron w momencie, kiedy rozpisywał te wybory doskonale zdawał sobie sprawę, że po prostu te wybory wygra Le Pen. Tak to było na korzyść praktycznie Damarii Le Pen. Tylko on chce tutaj więcej ugrać. Wydaje mi się, że tak. On się też na to zgodził, ale on by się na to nigdy w życiu nie zgodził przy odmiennej sytuacji międzynarodowej. Przy tym, gdyby po prostu, gdyby nie było wojny Rosja kontra e, Ukraina, tak? Czy ataku Rosji na Ukrainę. Bo też pewnie oczekiwania względem Francji, jeśli chodzi o sojusz na to, to są większe po prostu. Takie jeśli chodzi o wysłanie войска и так далее. Na madryt e, zachowa po prostu pozycję, tak, e, praktycznie w okopach Cudzysowiu i powie, nie, nie wysyłamy wojska, jeśli chodzi o Ukrainę, absolutnie, tak, będą radykalni. W tym samym, jeżeli po prostu inne państwa wyślą swoje wojska, w tym na przykład Polska, na teren Ukrainy, to Putin powie, że wypowiada wojnę Polsce, ale nie powie, że wypowiada wojnę Rosji, e, Francji, tak, e, i na przykład rakiety nie spadną na teren Francji. W tym samym po prostu e, e, zabieg tutaj, tak, polityczny ze strony właśnie Macrona. Macron jest bardzo sprytny, tym bardzo inteligentnym, przebiegłym i w dobrym i w złym tego słowa znaczeniu, po prostu politykiem, zwinnym, bardzo po, 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 politykiem na salonach międzynarodowych. Uważam, że to jest jeden z, jeśli najlepszy polityk francuski w ostatnich latach. Tak? Często jest tak, że pcha się pewnych kandydatów na yy, po prostu piedesta, na pewne, sto, na, na pewne po prostu tutaj stołki, tak? a inne grupy sterują tą osobą, czy mają na nią wpływ, jakieś naciski. Natomiast Macron nie da sobie w kaszę huch, huch, dmuchać, ale też jest po prostu, rozumie tą politykę międzynarodową, tak. Czyli jakby co do zasady Macron miałby uchronić tutaj tak przed dużą wojną w Francji, podejmując taką decyzję, co tak naprawdę może historia ocenić dopiero po jakimś czasie, po, tam, po, po latach na przykład, tak. No właśnie, tak brzmi ta tutaj właśnie wizja przepowiednia Snowidza Jackowskiego. Mi się od razu też tak, tak wydawało, tak? To, 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 to akurat muszę powiedzieć, że na podstawie takiej analizy to nie było przypadkowe, tak? Jak o 21.00 były w godzinie ogłoszone wyniki, jeśli wybory, a Macron już wystąpił z orędziem. On był na to przygotowany, wiedział, jakie będą sondaże, eee, takie miał orędzie przygotowane. Gdyby po prostu wyniki były inne tamtych wyborów, to by pewnie te wybory się nie odbyły, tak? Nie, nie, nie dałby takie zgody, nie, tak? Bo tam we Francji to, co tam jest chyba Narodowe, z tego co się orientuje, nie parlament, więc on od razu był przygotowany na taki scenariusz, jakby to z jego punktu widzenia jest to próba jakby tego, żeby nie, nie wypchnąć po praktycznie tutaj Francję w, po prostu w paszczę Rosji, tak, w paszczę można tak powiedzieć taką lwa. Ale pytanie, czy rzeczywiście w ten sposób to uzyska, tak? Inna sprawa, jakby te decyzje, jakby, które podejmie Lepę we Francji, tak, jakby związane z jej polityką wewnętrzną, to już jest temat na osobny filmik. To wszystko się pozdrawiam, zostawcie suba. trzymajcie. Się.